Menu Start, czyli przycisk Start zlokalizowany w lewym dolnym rogu ekranu, to główna brama do programów, folderów i ustawień na komputerze. Jest określana mianem menu, ponieważ zawiera listę wyboru, podobnie jak menu w restauracji. Nazwa Start wskazuje, że to menu jest często miejscem, w którym można rozpoczynać operacje lub otwierać elementy. Ja tutaj zademonstruję, do czego służy menu Start, a służy ono do wykonywania następujących czynności. Uruchamianie programów. Tutaj, jeśli klikniemy w kategorię Wszystkie programy, pokażą nam się wszystkie programy zainstalowane na komputerze. Otwieranie najczęściej używanych folderów, czyli tutaj mamy dokumenty, obrazy, muzyka. Zmiana ustawień komputera. Mamy do nich dostęp po kliknięciu w panel sterowania. Wyłączanie komputera, czyli klikając przycisk zamknij, możemy wyłączyć komputer. Możemy także wylogować się i zalogować jako inny użytkownik, a także uruchomić ponownie komputer. Jednym z najczęstszych zastosowań menu Start jest otwieranie programów zainstalowanych na komputerze. Aby otworzyć program wyświetlany w lewym okienku menu Start, po prostu wskazujemy interesujący nas program i klikamy raz lewym przyciskiem myszy. Spowoduje to wyświetlenie programu na ekranie. Proszę zauważyć, że z chwilą otwarcia okna na pulpicie pojawia się na pasku zadań przycisk, który reprezentuje dane okno. Jeśli programu, którego chcesz otworzyć, nie ma na liście, czyli powiedzmy, że tutaj nie ma programu, który chcemy uruchomić, klikamy we wszystkie programy. I szukamy tego programu na liście. Powiedzmy, że uruchomimy sobie teraz program z grupy akcesoria, czyli klikam raz lewym przyciskiem myszy w grupę akcesoria i uruchomimy sobie program notatnik, wskazujemy i klikamy raz lewym przyciskiem myszy. No i mamy uruchomiony drugi program o nazwie notatnik. Proszę zauważyć, że na pasku zadań pojawił się kolejny przycisk, który reprezentuje program notatnik. Uruchomię tutaj jeszcze jeden program. Klikamy w menu Start, w kategorię Wszystkie programy. Wybierzemy sobie znowu grupę akcesoria, wskazuję, klikam i uruchomimy sobie program kalkulator. Mamy już trzeci program na pulpicie. Proszę zauważyć, tu już mamy kolejny przycisk, który reprezentuje program kalkulator na pulpicie.